Stanisław Żółkiewski uchodzi za jednego z największych polskich wodzów wszechczasów. Jednak za jego życia wcale go tak nie postrzegano. Potężna krytyka, jaka spadła na niego u schyłku żywota, mogła się nawet przyczynić do jego śmierci. Jak to zatem było z tym zwycięzcą spod Kuszyna? Czy rzeczywiście był aż tak wybitnym wodzem i politykiem, jak to się dzisiaj przedstawia? Między innymi na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Przyszły hetman przyszedł na świat w roku 1547 we wsi Turynka na Rusi. Żółkiewscy byli średnio zamożną, zruszczoną rodziną szlachecką, pieczętującą się herbem Lubicz. Ojciec zwycięzcy spod Kuszyna, również Stanisław, najprawdopodobniej był wyznania prawosławnego. W 1580 roku został kasztelanem halickim, rok później wojewodą bełskim, a w 1585 roku wojewodą ruskim. Był tym samym już poważną postacią, ale nadal parweniuszem i za tym sukcesem stały nie tylko osobiste umiejętności Stanisława Seniora, ale również wpływy rosnącego w siłę krewnego, kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego. Założyciel Zamościa znany był ze wspierania rodziny i nie inaczej było z Żółkiewskimi. To właśnie na dworze żelaznego kanclerza swoje pierwsze kroki w politycznej karierze stawiał Stanisław Junior Żółkiewski. To dzięki Zamoyskiemu wyruszył on do Paryża w poselstwie do Henryka Walezego. Potem bił się w szeregach wojsk Batorego w wojnach z Gdańskiem i Moskwą. To on również pojmał słynnego banitę Samuela Zborowskiego, którego z rozkazu króla ścięto. Następnie poparł Zygmunta Wazę i walczył w obronie jego korony z arcyksięciem Maksymilianem pod Byczyną. Brał także udział w wyprawach mołdawskich Zamoyskiego w 1595 roku i 1600 roku. Zdaniem biografów Stanisława Żółkiewskiego w tym okresie jest on po prostu cieniem Jana Zamoyskiego. Nie wykazuje żadnych oznak politycznej samodzielności i rzekomo każda jego decyzja na tym polu była wynikiem odpowiedniego poinstruowania ze strony wielkiego kanclerza. To przypuszczenie może być o tyle trafne, że jedną z głównych cech Żółkiewskiego była lojalność. Taka postawa daje Żółkiewskiemu konkretne benefity. W 1588 roku zostaje hetmanem polnym koronnym, a dwa lata później kasztelanem lwowskim. Jednak w 1596 roku miało miejsce wydarzenie, które rzuca jeden z pierwszych cieni na postać zwycięzcy spod Kuszyna. Hetmanowi polnemu przyszło wówczas tłumić powstanie kozackie pod wodzą Seweryna Nalewajki. 7 czerwca po bitwie pod Łubniami za cenę oddania kozackiego przywódcy Żółkiewski zgodził się puścić wolno poddających się z obleganego taboru kozaków. Hetmana oburzyła jednak prośba czerni, by również ich uznać za wolnych, gdyż nie uśmiechało im się wracać do swoich panów. Gdy Żółkiewski odmówił chłopstwu ukraińskiemu, to oni wykrzyczeli, że będą się do gardeł swoich bronić. Hetman w odpowiedzi na to rzekł: brońcież się. Te słowa Żółkiewskiego oddziały koronne odczytały jako sygnał do ataku, w wyniku którego zginęło około 1000 osób, w tym przebywające w taborze nad rzeką Sołonicą kobiety i dzieci. Większość badaczy przychyla się jednak do tezy, że Żółkiewski nie tyle chciał tej rzezi, co nie zdołał powstrzymać pragnącej zemsty szlachty ruskiej. Polityczna samodzielność Stanisława Żółkiewskiego tak naprawdę zaczęła się po śmierci jego patrona Jana Zamoyskiego w 1605 roku. Hetman stał się stronnikiem króla Zygmunta III Wazy, mimo że Zamoyski często się z nim wadził. Żółkiewski był jednak legalistą, państwowcem i pewnie dlatego odmówił innemu stronnikowi Zamoyskiego, Mikołajowi Zebrzydowskiemu, wzięcia udziału w rokoszu przeciwko zapowiadanym królewskim reformom. Dawni Zamojszczycy odczytali postawę Żółkiewskiego jako zdradę i po kraju zaczęła krążyć rymowanka. I hetman polny przedtem coś lepszego radził? Zdradził. Wżdyć się przeciw królowi z szlachtą opowiedział? Przedał.
5 lipca 1607 roku Żółkiewski wraz z Janem Karolem Chodkiewiczem i Janem Potockim rozgromił pod Guzowem Rokoszan. To dało mu już w roku następnym nominację na wojewodę kijowskiego. W tym samym czasie w pogrążonej smucie Rosji działy się dziwne rzeczy. Panował chaos, trwała karuzela władców, a zdaniem Żółkiewskiego Rzeczpospolita powinna trzymać się od tego z daleka. Hetman sprzeciwiał się popieraniu Dymitra Samozwańca, a w 1609 roku rozpoczęciu wojny z Moskwą. Po jej wybuchu przedstawił inny niż realizował Zygmunt III plan działań. Żółkiewski proponował marsz przez Siewierszczyznę w kierunku stolicy zamiast podejmowania oblężenia Smoleńska. Mimo że monarcha nie chciał słuchać jego rad, to choć nie bez wahań, Żółkiewski 30 września 1609 roku pojawił się w jego obozie pod Smoleńskiem. Kilkumiesięczne oblężenie nie przyniosło jednak większych efektów. Na wieść, że nadciąga odsiecz Dymitra Szujskiego prowadzącego około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy i 5 tysięcy szwedzkich, Żółkiewski wyszedł naprzeciw niego prowadząc 6,5 tysiąca jazdy i 200 piechoty. 4 lipca 1610 roku pod Kuszynem hetman odniósł największe zwycięstwo w swojej karierze. Rozniósł w pył wojska rosyjsko-szwedzkie. Ten triumf przyspieszył bieg wydarzeń. Bojarzy usunęli cara Wasyla Szujskiego, zgodzili się oddać czapkę Monomacha królewiczowi Władysławowi Wazie, a następnie otworzyli przed chówcami Żółkiewskiego bramy Moskwy. Zawarty 27 sierpnia 1610 roku układ Żółkiewskiego z bojarami do dziś jest źródłem licznych kontrowersji. Niektórzy uważają, że Żółkiewski tym samym otworzył przed Rzeczpospolitą niepowtarzalną szansę do utworzenia światowego supermocarstwa, które być może przetrwałoby do czasów nam współczesnych. Niestety, diabeł tkwi jednak w szczegółach. Żółkiewskiemu zarzucano, że w zawartej umowie zgodził się, aby granica litewsko-moskiewska pozostała nienaruszona, a to przy braku gwarancji, że młody królewicz ostanie się na tronie, powodowało, że realizacja tego układu mogła zaprzepaścić wszelkie osiągnięcia tej wojny. Król odrzucił układ Żółkiewskiego, mimo że ten wręcz błagał, by zaprzysiągł jego warunki. Od tego momentu relacje z ludnością okupowaną zaczęły się psuć. W Moskwie coraz wybuchały antypolskie bunty. Władca uznał, że posłowie moskiewscy podburzają lud do oporu przeciwko Polakom i Litwinom i w kwietniu 1611 roku kazał ich uwięzić. W niewoli spędzili 8 lat. Wydarzenie to na tyle wzburzyło Żółkiewskiego, że ten demonstracyjnie opuścił Moskwę i ruszył bronić granicy południowej przed Tatarami. Kiedy potem Zygmunt III wzywał go do powrotu, to hetman odmówił, wymawiając się chorobą. Raziło go też to, że choć tyle osiągnął w tej wojnie, to nie został w odpowiedni sposób doceniony. Pewną formą rekompensaty były dla niego wydarzenia z 29 października 1611 roku. Wtedy Żółkiewski triumfalnie wjechał do Warszawy, gdzie przed królem, królewiczem, senatorami i posłami zorganizował teatrum, które mylnie nazywamy dziś hołdem ruskim. W rzeczywistości przed polskim monarchą i jego synem, carem elektem, pokłon wtedy złożył były car, Wasyl Szujski, wraz ze swymi braćmi Dimitrem i Iwanem. Pod względem prawnym nie miało to żadnego znaczenia, symbolicznie natomiast pokazywało potęgę Rzeczpospolitej, całość z kolei miała skłonić szlachtę do zwiększenia wydatków na tę wojnę. Lecz już rok później Rzeczpospolita straciła Kreml. Awantura na wschodzie trwała nadal, ale szanse na osadzenie na moskiewskim tronie Władysława Wazy dramatycznie się zmniejszyły, a może ich od początku nie było? Stanisława Żółkiewskiego jednak sprawy moskiewskie już nie absorbowały. Skupił się na południowej granicy, która zaczynała być coraz bardziej problematyczna. W 1611 roku Turcy zrzucili z mołdawskiego tronu propolskiego Konstantego Mochyłę.
To wzburzyło ukraińskich magnatów i sprowokowało do podjęcia starań o odzyskanie utraconych wpływów na południu. Żółkiewski również chciał zgodnie z wytycznymi Zamoyskiego osadzić tam przychylnego Rzeczpospolitej gospodara. Dlatego w Żółkwi dał schronienie Gabrielowi Mohyle. Ale w odróżnieniu od reszty magnatów, hetman zamierzał dokonać zmiany po cichu, za pomocą wewnętrznego zamachu stanu, a nie zewnętrznej interwencji zbrojnej. Sednem polityki Żółkiewskiego w owym czasie było niezadrażnianie stosunków ze Stambułem. Bezpieczna południowa granica miała dać państwu polsko-litewskiemu otwartą drogę do ingerencji w sprawy moskiewskie. By utrzymać pokój, Żółkiewski był w stanie poświęcić wiele, zwłaszcza, że do obrony rubieży miał do dyspozycji niewielkie wojska kwarciane. Skłócony z magnatami, nie mógł liczyć na ich posłuszeństwo. Relacje utrudniała w szczególności pasywność, jakiej dopuścił się, zdaniem krytyków hetmana, w czasie interwencji magnackich w 1615-1616 roku. Samuel Korecki próbował wówczas osadzić na mołdawskim tronie swego szwagra, Aleksandra Mohyłę. Mimo że Korecki kilkukrotnie w czasie tej wyprawy znajdował się w krytycznej sytuacji, to stojący za Dniestrem Żółkiewski nie interweniował. W końcu Turcy pod wodzą Iskandera Paszy rozbili ruskiego magnata pod Sasowym Rogiem, a następnie skierowali się w kierunku Rzeczpospolitej. Krążyły pogłoski, że Imperium Osmańskie dąży do przyłączenia księstw naddunajskich i stworzenia przy granicy z Polską sieci twierdz. Ziszczenie się tego planu byłoby katastrofą polskiej polityki na tym kierunku i oznaczałoby gwałtowny wzrost zagrożenia tureckiego. Żółkiewski jednak nadal stawiał na układy, chociaż Sejm potępił wyprawę Koreckiego, głównie po to, by nie drażnić Turcji, to po cichu szlachta uważała taką interwencję za potrzebną. Zwłaszcza, że za Zamoyskiego to chówce przede wszystkim magnackie ustanowiły tam polski protektorat. Żółkiewskiemu nikt już nie wierzył. Uważano, że zdradził ideały Zamoyskiego, błądził i nie należy mu ufać. Szlachta nie reagowała na uniwersały mające zbierać armię do obrony granic przed Iskanderem Paszą. Magnaci demonstracyjnie odmawiali podporządkowania się komendzie hetmana. Jego wizerunek pogrążała dodatkowo nieszczelna granica. Tatarzy co roku najeżdżali południowe rubieże, pustosząc szlacheckie majątki. Książęta z Barascy próbowali nawet pozwać hetmana z powodu jego nieudolności. Żółkiewski tymczasem tłumaczył, że ma liche siły, że walka z silniejszym wrogiem to jak rzucanie się z motyką na słońce, a gromić Tatary to jak ptaki w powietrzu pobić. Nikt nie dawał jednak temu wiary. Przecież mówił to wódz, który potrafił pokonywać kilkukrotnie większe armie, który sam pokazywał, że Tatarzy nie są potęgą nie do pokonania. Żółkiewski swoją pasywność zasłaniał też brakiem zgody króla i Rzeczpospolitej do interwencji poza granicami. To szlachty też nie przekonywało. Po ziemiach państwa polsko-litewskiego krążyły wiersze i powiastki wyzywające go od najgorszych. Cierpkich słów nie szczędził nawet sam hetman Jan Karol Chodkiewicz, który uważał, jako zresztą nie jedyny, że Żółkiewski kaptuje z Turcją i Mołdawią, by obalić króla. Do tego dochodziły spory z magnatami o rzekomo bezprawne rozszerzanie granic latyfundiów Żółkiewskiego i zarzuty doprowadzenia do upadku dyscypliny wojskowej. Prawdą było, że przybywało szlacheckich konfederacji, ale tłumił je hetman, co paradoksalnie popularności nie przysparzało. W tym czasie wojna z Turcją wisiała na włosku. Otomanów oburzały nie tylko polskie interwencje nad Dunajem, ale także kozackie pustoszenie wybrzeży Morza Czarnego. I we wrześniu 1617 roku armia osmańska stanęła u granic Rzeczypospolitej. Żółkiewski przygotowywał pozycje obronne nad Dniestrem i ściągnął siły szykowane na wyprawę Władysława Wazy na Moskwę. Mając odpowiednio dużo wojska, postanowił jednak nie walczyć, ale się układać. Pod Buszą zawarto porozumienie, które dla większości szlachty było układem haniebnym. Hetman zobowiązał się do powstrzymywania kozaków, a Turcy Tatarów, lecz tu w zamian za to Rzeczpospolita zgodziła się płacić upominki Hanowi.
Polska miała się też powstrzymać od interwencji w Mołdawii i Siedmiogrodzie. To do Imperium Osmańskiego miało należeć zatwierdzanie wyboru gospodarza mołdawskiego, który był jednak zobowiązany zachować przyjazne stosunki z królem Polski i umożliwić kupcom polskim handel w Mołdawii. Rzeczpospolita miała odstąpić gospodarowi twierdzę w Chocimiu, a także zniszczyć zamek w Berszadzie. Król jednak nadal ufał Żółkiewskiemu i w 1618 roku obdarował go buławą wielką i stanowiskiem kanclerza wielkiego. Jeszcze kilka lat wcześniej szlachta sama domagała się podniesienia Żółkiewskiego do godności hetmana wielkiego, ale teraz, zwłaszcza po darowaniu pieczęci kanclerskiej, nie kryła oburzenia. Kolejne gromy spadły na niego, kiedy we wrześniu tego samego roku w czasie kolejnego najazdu tatarskiego Żółkiewski zrezygnował pod Toryniem ze stoczenia walki z wrogiem i wymusił na swoich żołnierzach zachowanie bierności, kiedy Tatarzy zabierali Jasyr. Pamiętnikarz Samuel Maskiewicz tak opisywał tę sytuację. Nasi nie jak rycerscy ludzie, ale baby albo raczej kurwy, z obozu żaden nie śmiał wystąpić na nich. Maskiewicz przy okazji ubolewał, że żaden żołnierz nie wyciągnął szabli przeciwko swemu hetmanowi. Zachowawcza polityka Żółkiewskiego, pełna upokorzeń, w rezultacie nic nie dała. Jak mówił jeden ze współczesnych, uległość Polaków ośmielała Turków. Niedługo później groźba wojny kolejny raz powróciła. W 1619 roku Stanisław Żółkiewski postanowił złożyć buławę. Król nie przyjął dymisji i znów, wbrew szlachcie, powierzył mu obronę granicy. Tym razem jednak Żółkiewski ze strachliwego gołębia pokoju zmienił się w jastrzębia wojny. Domagał się zwiększenia wojsk do 100 tysięcy, budowy twierdz i ataku wyprzedzającego. W pewnym momencie Żółkiewskiemu zamajaczyła okazja odkupienia win błędnej polityki wobec Turcji. Dzierżący od lutego 1619 roku mołdawski tron osiadły w Turcji Włoch ze Styrii Gaspar Graciani w obawie przed zrzuceniem go przez Osmanów postanowił nawiązać kontakt z polskim hetmanem i zadeklarować chęć poddania się zwierzchności królowi Polski. Trudno dziś orzec, czy szykowana wyprawa turecka miała na celu jedynie Mołdawię, czy również atak na koronę. Niemniej Żółkiewski zdołał przekonać monarchę i szlachtę, że wojny lepiej prowadzić z dala od granic, a gospodarstwo warto znów podporządkować Rzeczypospolitej. Żółkiewski chciał powtórzyć taktykę z 1595 roku, osadzić na tronie przychylnego gospodarza i podyktować Turkom warunki pokoju. Na wyprawę zebrał skromne siły, 10 tysięcy żołnierzy. Zrezygnował też z pomocy wojsk prywatnych Daniłowiczów i Zamoyskich. W obawie przed grabieżami zakazał udziału kozakom. Prawdopodobnie nie spodziewał się tak ciężkiej kampanii. Tragedia rozpoczęła się 19 września 1620 roku pod Cecorą, gdzie 25 lat wcześniej stoczył zwycięską bitwę. Plan przygotowany przez hetmana wielkiego mógł przynieść zwycięstwo. Jednak brak karności żołnierzy, niewielkie wsparcie gospodarza mołdawskiego i ogromna przewaga wojsk turecko-tatarskich zmusiła oddziały koronne, by po 6 godzinach walk wycofać się z pola bitwy i zamknąć w obozie. Upadło morale. W nocy z 20 na 21 września gruchnęła wiadomość o ucieczce hetmanów Żółkiewskiego i jego zięcia Stanisława Koniecpolskiego. Wybuchła panika, która doprowadziła do śmierci części żołnierzy w nurtach Prutu lub wyłapania ich przez Tatarów. Wróg jednak nie był w stanie rozbić taboru Polaków. Turcy próbowali nawet się układać, oferując w zamian za haracz bezpieczny powrót do Polski, ale Żółkiewski prawdopodobnie nie chcąc znów narażać się na krytykę szlachty za kolejny haniebny traktat, doprowadził do zerwania rokowań i w rezultacie Polacy wracali do ojczyzny na własną rękę. Turcy i Tatarzy nie mając dział ani piechoty i nie mogąc rozbić wycofującego się taboru, stosowali taktykę spalonej ziemi. Niszczyli wsie i miejsca, gdzie siły Żółkiewskiego mogły pobrać zapasy. W
ten sposób chciano wziąć Polaków głodem. To się nie udało. Tabor konsekwentnie zmierzał w kierunku granicy. Już chciano odpuścić, gdy w sukurs wrogowi przyszli sami Polacy. Dyscyplina wśród wycofujących słabła z każdą godziną. Dochodziło do grabieży dokonywanych przez Lisowczyków i czeladź obozową. Szlachta domagała się natychmiastowego ukarania sprawców. Żółkiewski zapowiedział, że zrobi to, ale dopiero po przekroczeniu granicznego Dniestru. W konsekwencji pod Mohylowem Podolskim, 10 km od granicy, w obawie przed zbliżającą się karą, Lisowczycy zerwali tabor i jako pierwsi ruszyli ku przeprawie. Niezwłocznie wykorzystały to siły turecko-tatarskie. Rozpoczęła się rzeź. Żółkiewski wiedział, że są to jego ostatnie chwile. Wyspowiadał się, pożegnał z synem, przebił swego konia szablą i rozpoczął 1,5-kilometrowy marsz ku granicy. Towarzyszący mu żołnierze, by go ratować, siłą wsadzili go na konia. Potem zniknął w chaosie bitwy. Gdy rankiem znaleziono jego ciało, miał odrąbaną prawą rękę i rany na skroni. Jego głowę Iskander Pasza nakazał uciąć i przesłać padyszachowi. Trafiła do pałacu sułtana, gdzie rzekomo młody sułtan Osman II, który już w następnym roku będzie wyprawiać się na Rzeczpospolitą, lubił się przed nią zatrzymywać. Ciało hetmana, w tym jego głowę, wykupiła wdowa Regina. Pogrzeb był skromny, tak jak życzył sobie tego zmarły. Trumna była okryta szkarłatem i położona na sarkofagu z czerwonego marmuru na znak krwi wylanej dla ojczyzny. Na nagrobku wielkiego hetmana w kolegiacie w Żółkwi wyryto słowa Horacego, odtąd już na zawsze związane z postacią Stanisława Żółkiewskiego. O, jakże słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę. Kiedy było już jasne, że bitwa jest przegrana, to Żółkiewski prawdopodobnie sam szukał śmierci na polu walki. Gdyby powrócił po tak druzgocącej klęsce, to fala krytyki, z jaką zmagał się przez ostatnie lata życia, powróciłaby do niego ze zdwojoną siłą. A tak, heroiczna śmierć na polu chwały spowodowała, że jego dawne zasługi zostały uwypuklone, a niedawne błędy zapomniane. Uczciwy, lojalny, głęboko i prawdziwie wierzący katolik Stanisław Żółkiewski był pod wieloma względami wzorem rycerza, ale jednocześnie nie potrafił zjednywać sobie ludzi. Jako niepijący, niebiesiadujący, nieskory do hulanek i wierny przysiędze małżeńskiej nie mógł być dobrym kompanem dla szlacheckiej braci. Równocześnie ze swym łagodnym usposobieniem nie wzbudzał strachu i miał problemy z podporządkowaniem sobie wojska. W intrygach politycznych też sobie średnio radził. Jednak poległy w walce za ojczyznę hetman znów stał się bohaterem Rzeczpospolitej i o ile w ostatnich latach życia pisano przeciw niemu pamflety, to już po śmierci hymny pochwalne. Najwięcej Żółkiewski zyskał w historiografii porozbiorowej. Jako pogromca Moskali leczył narodowe kompleksy wobec zaborcy. Jednocześnie trzeba także przyznać, że bilans jego dokonań wypadał pozytywnie i nie chodzi tu tylko o dokonania wojskowe. Żółkiewski był człowiekiem szerokich horyzontów, doskonale zaznajomiony z historią i kulturą antyczną. Napisał Początek i progres wojny moskiewskiej oraz Pobudki do cnót rycerskich przez polskiego żołnierza z dzieł Seneki, filozofa i innych pisarzy zebrane. Dziełem jego życia było jednak miasto Żółkiew, które miało przebić Zamość, założone przez jego patrona. Dzięki łupom wojennym i królewskim nadaniom Żółkiewski zgromadził również niemały majątek, który miał przypaść jego jedynemu synowi Jerzemu. Ten po nieszczęśliwej wyprawie cecorskiej trafił do niewoli, z której powrócił ze zrujnowanym zdrowiem i zmarł już w 1623 roku. Na grobie hetmana Żółkiewskiego wyryto jednak znamienne słowa. Niech z kości naszych powstanie mściciel. Rychło się okazało, że w kręgu rodziny Żółkiewskich tych mścicieli, wybitnych wodzów, pogromców Turków i Tatarów, było aż dwóch. Pierwszym był zięć hetmana, ożeniony z jego córką Katarzyną, Stanisław Koniec Polski. Drugim, prawnuk zwycięzcy spod Kuszyna, wnuk jego córki Zofii i Jerzego Daniłowicza,
Jan Sobieski. Jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz wesprzeć finansowo nasze działania, to możesz to zrobić w serwisie Patronite lub postawić nam wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.